Możemy zacząć wykład. Tytuł tego wykładu, na który zostaliście zaproszeni, to jest Śladami miłości wewnętrznego dziecka a trauma transgeneracyjna. Taki nieco podtytuł, który można byłoby przedstawić. Jedwabny potencjał życia człowieka. Kiedy mówimy o jedwabnym potencjale, to kobiety lepiej wiedzą, to jest silny materiał. Równocześnie, a jak niezwykle istotny, ważny. I to tkanie to jest to, co jakby charakteryzuje w ogóle całe wszelkiego rodzaju ubiory jedwabne. Tkanie. Właściwie, kiedy mówimy o tkaniu, to mam na myśli, że wtedy poniekąd sam jesteś sprawcą tego tkania. Czy ty tkasz to, co ma wyjść? Co ma wyjść? No to jest pytanie otwarte. Niewątpliwie każdy chce, żeby wyszło to, na czym mu zależy. A u każdego jest to inaczej. I spotykasz się w momencie, kiedy zajmujesz się tkaniem, czy tak naprawdę rozwijaniem tego, co potrzebujesz, całego swojego potencjału, to spotykasz się z różnymi trudnościami, przeszkodami. Chciałbym zacząć od tego, że ten temat, kiedy dotykamy śladów, to znaczy, dotykamy czegoś, co jest pozostawione w nas. To, co jest bezdyskusyjne z moich obserwacji, bezdyskusyjne w takim znaczeniu, że to ciągle się pojawia, ktoś może inaczej to widzieć, to jest ok, to są ślady miłości. Dziecko ma ciągle chce kochać i kocha. I to jest bezwzględna jakaś rzeczywistość, która jakoś się odsłania w takich czy innych doświadczeniach. I zazwyczaj zaczynamy wtedy od tego, że jeśli już nawet dzieciństwo mija, nawet nie tyle zaczynamy, tylko nawet jeżeli dzieciństwo już mija, to i tak ten ślad jest naszym śladem. Ten ślad i tak występuje. Ten ślad i tak jest obecny. Właściwie wspomnienia nie ma, pozostało, ale wspomnienia już nie ma, właściwie albo jest wspomnienie. Wydarzenia nie ma, ale wspomnienie pozostaje po tym, co się wcześniej wydarzyło. I łatwo popatrzeć na siebie z perspektywy patologii. Czyli de facto, czego nie umiem, czym jestem do kitu. To jest odwoływanie się zawsze do czegoś, co jest jakąś normą, utartą ścieżką, przez kogoś ustanowioną. Tak? I teraz, jak mówię o śladzie wewnętrznego dziecka, śladem miłości, to dziecko kocha. Kogo kocha? W pierwszej kolejności rodziców, swoje rodzeństwo i całą rodzinę. To jest największa inwestycja dziecka wewnętrznego, jaka istnieje. Jest gotowe poświęcić się, oddać swoje życie nawet za rodziców. Chce im pomagać. W różny sposób chce szukać sposobu rozwiązania i jednoczenia tych rodziców. Może chcieć, ma marzenia dla swoich rodziców, więc energia cała dziecka jest skoncentrowana na to, żeby rodzicom się dobrze wiodło w momencie, kiedy im się gorzej wiedzie. I stąd mówimy, że ślady miłości są śladami. Największe ten ślady uruchamiane, czy największa ta miłość uruchamiana często jest wtedy, kiedy rodzice, im jest zbyt trudno, ciężko i sami nie dają sobie rady. Dotyczy to zdrowia, czasami choroby, czasami dotyczy to trudności, jakie mają w relacji partnerzy, rodzice. Czasami to są trudności związane z tym, że dotyczy to dziecka. Nie tyle dziecka, co rodzica, który jest dzieckiem swoich rodziców. Czyli ktoś mówi teść, teściowa, tak? Cała rodzina. I teraz dziecko widzi, że ten rodzic potrzebuje pomocy. Ale niekoniecznie myśli o tym, czy jest świadome tego, co rodzic przekazuje, tylko dziecko najczęściej to, czego nie przekazuje. Rodzic, dziecko to łyka. Na przykład weźmy smutek mamy. Chce, żeby mamie pomógł. Chce dziecko pomóc mamie. Ono nie zna źródła smutku, ale chce pomóc. Więc, a znowu mama była smutna po stracie swojej mamy na przykład. I co wtedy się dzieje? Dziecko po prostu jest bardzo blisko kogo? Swojej mamy, a tak naprawdę smutku. I pociesza, głaszcza, przytula, troszczy się,
Czasami myśli, żeby pomóc w jakichś czynnościach. Mama nie daje rady. To samo dzieje się w stosunku do taty. Więc to jest ta miłość dziecka wewnętrznego. Miłość dziecka. I ten ślad pozostaje. Jeśli mama tego nie rozwiązuje w swojej smutku, w swojej depresji, w swoich trudności, wtedy dziecko utyka. Utyka to znaczy zatrzymuje się w tym i cały czas marzy i myśli o tym, żeby rodzicowi pomóc. I nie umie się uwolnić od swojego pragnienia, żeby pomóc. A później czasami zostaje terapeutą. To taka mniej optymistyczna albo optymistyczna wersja. Jedna z wersji, tak? Jak sobie terapeuta uświadomi, to wie, że niekoniecznie musi to robić w celu ratowania swojej rodziny, ale może to robić ze względu na to, że chce pomagać. Rzeczywiście ma jakąś decyzję wewnętrzną. Tak? I potrzebuje mieć ten dystans do tego dziecka, które wtedy chciało pomóc. I to dokładnie, jeżeli popatrzymy na to z takiej perspektywy, jak wspomniałem o tej miłości, to dziecko z ogromnego zaangażowania chce i jest przy rodzicach. Ile energii musi wytworzyć, żeby rodzicom pomóc. I to właściwie od małego. Jak tylko zaczyna chodzić, to już zauważa, kiedy rodzicowi jest trudno. Nawet w takiej sytuacji, kiedy mama nie chce, żeby dziecko czuło, to dziecko nie będzie czuło. Właściwie można powiedzieć, to jest kategoria przetrwania, bo nie czuje, ale wie, że rezygnuje z tego czucia, bo jest w relacji. Ta relacja jest wypełniona miłością do swojego rodzica. To samo jest wobec ojców, to samo jest dzieci, chłopcy kochają bardzo swoich ojców, jak samo chcą poświęcać czasami swoje życie po to, żeby pomóc rodzicowi. Tato nie umie w takim czy innym przeżyć swojego jakiegoś uczucia, na przykład poczucie winy, może mieć po śmierci swojego ojca i pozostaje, utyka w tym punkcie, czyli jak pamiętam taką osobę, 20 lat, ten dorosły mężczyzna, jego ojciec miał 20 lat, kiedy znowu jego ojciec w jakichś okolicznościach zmarł. I syn miał poczucie winy, a później rodzi się jego syn. I syn po prostu, czy ten wnuk, jakby patrzy na swojego dziadka, bo właściwie trudno mu było poradzić sobie tą sytuacją, kiedy widział swojego ojca, który nigdy nie rozwiązał problemu poczucia winy. Więc co robi wnuk, czyli syn? Chce też pomóc. Kocha swojego ojca, chce się do niego zbliżyć i wie, że jak się zbliży, tylko wtedy, kiedy będzie chciał mu pomóc. Więc to są ślady. I te ślady, później jako człowiek dorosły, już nie ma tych doświadczeń, nie mieszka nawet ze swoimi rodzicami, nie mieszka w kręgu rodzinnym, mieszka osobno z żoną, z partnerką, mają dzieci, a tu nagle się okazuje, że dalej jest jakoś przywiązany, nicią niewidzialną niby, do tego, co było w przeszłości ze swoimi rodzicami. Ponieważ ta miłość, nikt nie powiedział temu dziecku małemu i dziecko nie widziało tego, że rodzice sobie poradzą, że dadzą sobie radę. Że to jest nieuniknione, że rodzice sobie dadzą radę. Dziecko czeka na ten moment, kiedy rodzice sobie dadzą radę. Jak dają sobie radę, zostawiają rodziców. Mówią, ok, możemy iść w swój świat. Więc jeśli ktoś z rodziców sobie nie radzi, to dziecko cały czas myśli o tym, jak mu pomóc. Więc i teraz. Wiele takich przykładów można by mnożyć. Natomiast chciałem też skierować uwagę waszą na to, że drugi człon tego tematu to jest trauma transgeneracyjna. Tak? Później to trochę wyjaśnię. Ale gdy mówię traumy transgeneracyjne, to mówię międzypokoleniowa. Tak? Bardzo dużo refleksji mam nad tym, co się dzieje u różnych osób, także tutaj, którzy przychodzą do psychoterapii. Aż mam refleksje społeczne. I to, co moją zawsze uwagę zwraca, że jesteśmy dosyć mocno, tak przynajmniej to odbieram, naszpikowani taką potężną ilość trudności, traum u swoich dziadków, u swoich pradziadków, w zależności kto ile ma lat, okres wojny, powojenny. Tak? To są ogromne dramaty dla każdej rodziny prawie. Ta rodzina jest
naszpikowana w pewnym sensie agresją, smutkiem, rozłąką, torturami nieraz. To wszystko współwystępowało. Tak? I to jest jakoś tam obecne. Mówi, mnie to nie dotyczy. Okej. Ale kiedy prowadzę praktykę, to nie spotkałem, żeby coś takiego nie występowało. Nie widziałem, żeby tylko można było rozwiązywać czyjeś tematy, które źródło mają od urodzenia do dnia dzisiejszego. To wszystko jakby dotyka także tego, co było dużo wcześniej. Czyli traum transgeneracyjny. I teraz, trauma transgeneracyjna, czyli międzypokoleniowa, ona właściwie schodzi nieco w dół. W jaki sposób ona wchodzi w dół? Niektórzy mówią na poziomie komórkowym. Czyli można powiedzieć, że jeżeli nasza komórka co 7 lat się odradza, właściwie umiera i następna się pojawia, to można powiedzieć, że powinno to w przeciągu tam, załóżmy, 30 lat, 4 razy 7, 4 takich zmian, powinno to ustąpić. Ale to nie ustępuje. Więc jak to możliwe w takim układzie, że to nadal jest? Czy są dwa punkty, które to jest informacja i energia. To znaczy, że informacja, mówimy o tym, że są jakieś przekazy, które przechodzą z pokolenia na pokolenie i one mają swoją też energetyczność. Tak? Mama, dziadek mówił, babcia mówiła, ojciec mówił, matka mówiła. To jest informacja. Zaczynasz temu wierzyć. Zaczynasz to traktować jako pewne źródło prawdy. I zaczynasz czuć skutki tego. I zaczynasz czuć, że właściwie nie wiesz dlaczego, ale czujesz się na przykład winny. Albo czujesz się, na przykład masz ogromny lęk. Na przykład weźmy taki przykład. Jakaś babcia czy prababcia w czasie wojny dochodzi do takiego momentu, kiedy przychodzą Niemcy i zabierają któregoś członka rodziny albo są naloty i wie ta mama tej rodziny, czyli ta babcia czy prababcia, że jeżeli któreś z dzieci wyjdzie na zewnątrz, to się coś stanie. Ogromny lęk. Na zewnątrz jest wojna, mogą być łapanki i dzieci czują lęk. A mama mówi jasno, nie wychodź na zewnątrz. Później to dziecko staje się matką. Ma swoje dzieci. Mówi to samo, nieco z inną intonacją. Ale dziecko czuje, że na zewnątrz jest niebezpieczne. Zaczyna się obawiać. Czego? Nie wiadomo czego, ale słyszy ten jasny komunikat. Na zewnątrz nic nie zagraża. Ale ciągle myśli o tym, że coś się stanie. I jak się wnika w to, to się okazuje, że wszystko jest jasne, że mama jest boi się o własne dziecko. Natomiast jest też jasne, że ten lęk, że się coś stanie, jest także lękiem babci. To nie ma nic wspólnego, czy prababci. To nie ma nic wspólnego z tym, co jest tu i teraz. Mówimy o informacji i energii. Informacja przechodzi i energia przechodzi, poziom komórki się odradzają, ale informacja się nie jest zmieniana, nie jest zmieniona. Tak? I teraz chciałem powiedzieć, pokazać, na jakich poziomach dochodzi do tego doświadczenia transgeneracyjnego. Tak? Czyli mówimy o traumie transgeneracyjnej, czyli o pewnego rodzaju przeciążeniu. Powiem trochę też później jeszcze o traumie, ale to, co bym na to chciał zwrócić uwagę, to takie na trzy takie istotne poziomy. Poziom somatyczny, czyli to, co nazywamy cielesny, to masz w ciele. To są napięcia na przykład, skurcze różnego rodzaju. Oczywiście możesz to traktować jako rodzaj przeciążenie w pracy, w różny sposób, ale jeśli dotyczy to przekazu takiego transgeneracyjnego, to dochodzi to także na poziomie somatycznym. Wcześniej tłumaczyłem coś takiego, że nasze dzieci wewnętrzne, jak się było dzieckiem, kochało się swoich rodziców. Oni mieli przeciążenie. Byli nieobecni. I to, co się chce zrobić, to się chce pomóc. I ten zapis, czyli my kochamy, ale ta informacja wchodzi i ten zapis tego doświadczenia jest gdzie? Jest na poziomie ciała. Jest po prostu normalnie w ciele. Niektórzy mogą mieć problemy, załóżmy z jelitami. Tak? Mogą mieć problemy żołądkowe. To mówimy o problemach. Tak? Także tak samo nie tylko są zapisy te negatywne, ale jeśli mówimy o traumie, to mówimy o przeciążeniu. Bo są tak samo zapisy, które są bardzo korzystne. Na przykład weźmy to taki zapis korzystny. To jest, że nasz dziadek czy pradziadek był odważny, walczył.
I ta walka, która się odbywała, ona jest walką o niepodległość, o wolność, tak? I odwaga jest cenioną, czymś głęboko cenionym. Jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie, że możesz być odważny. Pomimo największych trudności możesz być odważny. I ciało to pamięta. Na przykład ktoś jest odważny, dumny, tak? I ma wyprostowaną postawę. I czasami widać takie osoby, że na poziomie ciała to są osoby, które wyglądają jak hrabina, jak ktoś, kto jest z rodziny arystokratycznej, to po prostu jest wypisany, tak? Aha. I skąd ta osoba, jak to było 4 pokolenia, a ona nadal jest właśnie kimś takim? Skąd to jest? Przecież teraz się nie urodziła hrabianką, nie jest w rodzinie arystokratycznej, ale zachowuje się, jakby była. Znam taką kobietę, ona jest w tej chwili ma 90 parę lat. Jej pradziadek był ogromnym właścicielem ziemskim. Dla mnie to było nieprawdopodobne. 90 ma lat, chyba 1, 3, 2. Ogromnym właścicielem ziemskim. Jak ona porusza się po tym domu, po tym pradziadku, wprawdzie jest w tym samym miejscu, w którym ten pradziadek w ogóle ten dom zbudował, to ma się wrażenie, jakby tu była hrabina. Tak? Po prostu, a właściwie 70 lat w ogóle w tym miejscu nie była. Czyli można powiedzieć, że powinna o tym zapomnieć, ale tylko weszła w tą przestrzeń, natychmiast wszystko się odnowiło. Wróciło. No? Babcia, prababcia, pradziadek, nagle odżyło w nim. Tak? Na poziomie somaty, na poziomie emocjonalnym, psychicznym to samo. Psychicznym, mówimy o stanach emocjonalnych, z radości, smutku, dumy, tak? Różnych uczuć, które towarzyszą. Te uczucia także możemy dziedziczyć. Dumny jestem ze swojego pochodzenia, ktoś powie, tak? Albo mówi, to jest, nie jestem dumny, wręcz odwrotnie, przeżywam ogromny strach i dramat. Jak u wielu ludzi pochodzenia żydowskiego. Ogromny dramat, przeżywają strach. Nadal to towarzyszy. Jedni mają dumę z tego, inni mają strach. Tak? I to jest uczucia także mogą być miłości, które przekazywane są z pokolenia na pokolenia. Człowiek jest jakby włączony w te uczucia i funkcjonuje. Tak? Zawsze mi się to podoba, kiedy się zastanawiałem, taką osobistą refleksję miałem. Dlaczego jestem tak przywiązany do... Lubię mieć swoją własność, tak? Powiedzmy sobie firmę, swoje miejsce, tak? Lubię to, po prostu lubię i koniec. Później do mnie dotarło, że mój pradziadek taki to lubiał mieć, dziadek lubiał mieć, tak? Mój ojciec też miał takie zapędy w tą stronę, tak? Po stronie mamy podobnie było dalej, u babci na przykład. Więc to gdzieś jakby jest zakorzenione, że się chce to mieć. Skąd taki przekaz? Mi się to odpowiada. Ja to lubię, tak? To jestem pozytywny, tak? Oczywiście inne przykre też są przekazem, tak? Ale to, co jest istotne, to jest, że człowiek jest zadowolony albo i szczęśliwy tego też powodu, dumny. To są te uczucia, które towarzyszą na poziomie psychicznym, też to się wpisuje. I mówimy o przeciążeniach, to są te smutne rzeczy, o których mówię. Ale mówimy o pozytywnych przekazach, które też istnieją, tak? I mamy poziom duchowy. Tak? To mówimy o tym, że dziedziczymy pewien rodzaj podchodzenia do Stwórcy, tak? Ale też do życia, do sensu życia, do przepływu życia, do radości życia. Życie jest, nad tym się nie ma kontroli. Z życiem można współpracować. Nie wiemy skąd przychodzi, dokąd idzie. Oczywiście wyznania takiego czy innego mówią o tym, tak? Że od Boga, tak? Od Stwórcy, tak? To jest jedna z przesłanek. Ale jedno jest pewne, że życie jest głęboką wartością. I wszystkie, powiedzmy sobie, duchowości jakby odsłaniają tę perspektywę w różny sposób. Ale jedno jest, że nawiązujemy do życia takiego, czy ktoś mówi wiecznego, tak? Że życie jest darem, ogromnym darem. I też ten stosunek do tego życia, obchodzenia się z tym życiem, nie tylko chodzi o przekonania, tylko chodzi o to,
że mamy taką też naturalną duchowość na przykład. Pamiętam takiego człowieka, który dla mnie był nieprawdopodobnie piękny pod względem duchowości, naturalnej duchowości, tak prostej, że jakbym powiedział, jakbym się miał kogoś zapytać, w jaki sposób można się nauczyć, kilku takich miałem osoby, w jaki sposób się nauczyć kontemplacji, czyli takiego zatrzymania, podziwiania piękna, to po tych prostych ludziach. Na przykład jeden był w stanie pójść do lasu, siedzieć tam na skraju lasu i godzinę spędzić. Każdego dnia po godzinie wstawał, wracał do swoich obowiązków. Powiedział, głęboka medytacja z naturą. Tak? I teraz on ma taką naturalną zdolność. Tak? Jeden, znowu inne przesłanki, że ktoś szedł. I teraz, jak się tego nauczył? Nawet jeden człowiek mi kiedyś opowiadał, że on się nauczył o swojej babci, która miała taką prostą duchowość. Ona zanurzała się w tej głębokiej obecności. Mówi, szła akurat wtedy do kościoła, siadała, a on jako mały chłopiec patrzył na nią. Cisza, ona przez pół godziny w totalnej ciszy, w zanurzeniu w obecności, później wychodziła. I on mówi, ja się nauczyłem, co to znaczy duchowość. Widziałem to, czułem to. Jeszcze mówimy o członek rodziny. Miłość to jest to spoiwo, które ułatwia naukę. I to było piękne. Nieprawdopodobnie. I mówimy, na tych różnych poziomach te przesłania do nas padają. Tak samo wszelkiego rodzaju bunt przeciwko Bogu, przeciwko losowi, tak, że to mnie spotkało. To jest też, nie mówimy o duchowości, ale w tym momencie mówię, jeżeli mówimy, że życie jest wielkim, wielkim tak samo ruchem, w którym nie wiadomo, w którym momencie co wystąpi, szukamy tego sensu i ten czy człowieka coś spotyka, to może pojawić się naturalny bunt. I wtedy mówimy o ten sens tego życia, który jest. I wtedy bym powiedział, poziom duchowy też się eksponuje. Czyli nie eksponuje, tylko zwraca na niego uwagę. Tutaj mamy, trochę mówiłem o tym, poziom somatyczny śladów miłości. Na poziomie ciała. Wszystkie doświadczenia kochania swoich rodziców są zapisane w ciele. Wszystkie ślady miłości do swoich rodziców, tak? Dzieciak mi się bardzo spodobał, więc dałem po prostu, myślałem, że jego zadziwienie nad światem jest tak piękne. I taką śliczną ma tutaj główkę razem. Tym ręcznikiem chyba najprawdopodobniej. Tak, na ręczniku. Pięknie przykrytą. No po prostu przecudny jest, tak? I myślę, że chłonięcie tego, co jest do ciała wprost, to właśnie u dzieci małych to jest. Do trzeciego roku życia to wchłanianie bezpośrednich doświadczeń jest całkowite. Tak? Nie ma tutaj tego myślenia racjonalnego. Nawet mówimy, że do trzeciego roku nie ma pamięci jawnej, czyli nie pamiętamy tego, co było do trzeciego roku życia. Później zaczynamy pamiętać. Więc chłoniemy jak gąbka. Równocześnie. Skochamy całym sobą. Jak się wścieka, to całym sobą. To ma małe dzieci, czy miał. Wie, co się dzieje z małymi dzieciakami. Tak? Kocha, to kocha. Jak nie, to nie. Po prostu cały w ekspresji. Tak? I nie ma tutaj żadnych takich połowicznych rzeczy. Tak? I to jest cudne. Tak? Podobnie wszelkiego rodzaju wzorce zachowania w ciele. Tak? Mówimy o poziomie somatycznym, kiedy trauma czy przeciążenie tam wchodzi. Tak? Mówimy, to się znajduje w naszym ciele. Nasze ciało, wszelkiego rodzaju wzorce. Na przykład chodzimy w określony sposób. Zawsze mnie zadziwiało, jak patrzyłem na ta przynależność do rodziny. Nie? Zawsze mnie zadziwiało, jak wchodzi rodzina i siada syn, na przykład ja, ojciec. Nie? Ojciec siada, patrzę, syn zwierciadło. Nie? Dokładnie noga na nogę, podobnie, wręcz prawie, że oddycha tak samo jak ojciec. Nie? Mówimy o tej przynależności, ale też ten wzorzec zapisuje się w jego normalnym ciele. Tak? A jak się przyjrzysz, jak wychodzą, dokładnie tak samo. Tak? I później najciekawsze jest to, kiedy słyszysz, że ojciec mówi, ten syn w ogóle jest do mnie niepodobny. Nie? Czy pan widział, jak on siedział, jak on oddychał, jak chodził? Jest jakieś wyobrażenie o tej przywięzi, przynależności. I dzieci właśnie przynależą do rodziny. Przynależą ze wszystkim.
I to mówimy o tym śladzie miłości. Ta miłość jest wielka. Nie tylko do tego, co jest piękne, ale do tego, co jest dramatyczne. I wzorce zachowania wypisane w ciele, ja mówię, wzorce mięśniowe. Wszelkiego rodzaju budowa ciała, fizjologiczne, tak? To jest bardzo też podobna do tego, co jest u ojca, co jest u matki. Mięśnie, które się pojawiają, tak? Które są, tak? Napięcia, jakie istnieją mięśniowe, tak? To jest ciekawe. Jak popatrzy się na budowę, ktoś mówi, babcia szczupła, córka szczupła, przepraszam, tak, mama, babcia szczupła, matka, mama szczupła i wnuczka szczupła, tak? A po prostu wypisz, wymaluj, tak? No, ale to nie po... Ktoś mówi, ale to jest nie po ojcu, nie? Okej, okay, ale drugie dziecko ma też po ojcu, tak? Układ mięśniowy. Oczywiście nie chcę tutaj jakby tworzyć kolejnych myśli na temat, jak powstają te wzorce mięśniowe, tak? Ale one na bazie wychowywania pojawiają się, taki, a nie określony układ budowy ciała i pozostaje. Więc jakbyśmy powiedzieli, że ta matryca przechodzi, to ona tak przechodzi, żeby ciało było dokładnie ukształtowane podobnie. Tak? Przeciekawe doświadczenie. Oczywiście, my nie jesteśmy skazani na to wszystko, tylko możemy mieć do tego stosunek. Jak powiedziałem, tkasz jedwabną tkaninę. To ty tkasz to. Ty odpowiadasz, ty masz stosunek do tego, co doświadczasz. I co spotykasz. To nie jest proste. To jest wyzwanie, powiedzieć, ja to mówię, to jest wyzwanie życia. Tak? To nie jest jednorazowe, że pstryk i koniec. Myślenie w kategoriach cudów zawsze towarzyszyło. I później mamy sposoby komunikowania się z innymi. Tak? Mówi, ojciec krzyczy jak strasznie i syn krzyczy jak strasznie. Jaki był dzień? Też to samo. Tak? Oczywiście, wszyscy krzyczą w tym domu, tak? Wzór komunikowania się i jak trzeba kogoś przekonać, to trzeba go opieprzyć, a później wytłumaczyć, nie? Masz wzorce komunikowania się. I nagle idziesz w otoczenie, spotykasz innych, mówisz niedostosowanie społecznie. W ogóle nie reagują tak samo jak ja. Oczywiście, oni mają swoje sposoby komunikowania się, tak? Stąd piękne to powiedzenie, demokracja uczy, żeby można było pogodzić różne stanowiska, tak? Jest konstruktywne. Ale tutaj te sposoby komunikowania się dokładnie jest tak samo. Dbanie o własne ciało. Kolejna rzecz, która jest, jeżeli jest dużo przeciążeń, traum i tak dalej, wtedy to dbanie o własne ciało jest trudniejsze. Przestajesz czuć własne ciało. Traktujesz go jako przedmiot. Kobiety, mężczyźni nadużyci seksualnie, na przykład kiedy przez sam fakt nadużycia, traumy, albo na przykład dochodziło do gwałtów międzypokoleniowych, tam, no, daje na przykład czas wojny, no to ten stosunek do ciała trzeba było się zamrozić i nie czuć tego konkretnego ciała. W związku z tym późniejszym człowiek nie czuje tego ciała, więc stosunek do tego nie dba o to ciało i jest gotowy nawet atakować to ciało, albo zdarza się, że tak naciska na niego, żeby go ożywić. I to jest kolejna rzecz. I kolejne orientowanie się w przestrzeni. Co to oznacza? To znaczy, że wiemy, gdzie kto jest. Ja tu jestem, wy tu jesteście. Równocześnie wiemy, gdzie jest zagrożenie. Wiemy, gdzie jest równocześnie bezpieczeństwo. To jest to orientowanie się. To tak samo jest obecne. Jeżeli mówimy o traumie, to trauma, zaburzenie jest także w kategorii orientacji. Przestajemy się orientować, gdzie co jest. Z której strony przychodzi zagrożenie. Tak? Z której strony przychodzi bezpieczeństwo. I mówię, poziom komórkowy, chodzi o to, że tak mówiłem wcześniej, że na poziomie komórkowym to jest obecne, ale jeśli nie dokona się zmiany na poziomie informacyjnym i energetycznym, wtedy te komórki się odradzają, ale dalej trauma istnieje. Weźmy, popatrzmy dalej, poziom emocjonalny. Najprościej rzecz biorąc, wszystkie przywiązania do rodziny, tak? Na przykład taki wzorzec, dosyć może ciekawy albo mniej ciekawy, ale spotykany. Jak to mama opiekuje się wszystkimi? To już jest taki mało chyba spotykany, nie? To był mój żart. Że oczywiście kobiety potrzebują zadbać o cały dom rodzinny. Tak? Jak tego nie zrobią, to po prostu cierpią z tego powodu. Tak? A spróbuj inaczej postąpić, nie pozwolić na to zadbanie, no to trzy kropki, każdy wie. Więc emocjonalne wzorce przywiązania do rodziny.
To są też te wzorce dbania, przywiązania. Na przykład, że ciekawe, jak jest taki slogan dosyć ciekawy, społeczny, kiedy mówi się, że córeczka tatusia, syneczek mamuś. I wszyscy się z tego cieszą. System przywiązania. I wiadomo, kto do kogo jest przywiązany i jaką mocą. A później powtórzenie tego samego, gdzie się żenią, wychodzą za mąż, lub ten mają dzieci, tak? I dokładnie, a pięć następne pokolenie jest podobnie, tak? Mój syneczek, moja córeczka, tak? I sytuacja się powtarza. I teraz, gdybyśmy na to spojrzeli, to jest miłość do przekazów rodzicielskich, miłość. To nie wiem, co to chciałem powiedzieć, ale ciekawie to brzmi. Aha, mamy miłość do przekazów rodzicielskich. Nasza miłość jest do tych przekazów rodzicielskich. Ona powoduje, że jakby z dużą taką troską chcemy, jakby też kochamy te przekazy rodzicielskie. Co nam daje poczucie bezpieczeństwa? Na przykład, nie wiem, jeżeli zrobisz inaczej, czujesz niepokój. Jeżeli zrobisz tak samo, jesteś spokojny. Wow, wyrzuty sumienia. No, Hellinger wtedy powiedział, że sumienie rodzinne, tak? To by pasowało, tak? Spróbuj inaczej, to poczujesz na własnej skórze. Mówimy o tym sumieniu związanym z przynależnością. Nie mówimy w ogóle o sumieniu, tylko o tym sumieniu, tak? I to oczywiście daje też taką moc do tego, żeby naśladować dokładnie to, co rodzina robi, to, co rodzina tworzy. Naśladowanie tego, co jest w rodzinie, tego, co w rodzinie. Więc jakby powtarzamy czasami sposób wychowania, czasami gotowania, mężczyźni roboty różnego rodzaju, podejmowanie różnych inicjatyw. To jest po prostu wynika z tej części, że na poziomie psychicznym, na poziomie emocjonalnym, na poziomie przywiązania do rodziny powtarzamy te same czynności, te same wzorce. Tak? I teraz, powtarzanie wzorców tak samo jest zachowanie, tak? Jak się odnoszę, w jaki sposób, tak? Jakie nie tylko komunikowania, co mówię, ale tak samo funkcjonowania. Dotyczy to poziomu, jak powiedziałem, poziomu psychicznego. I to, co jest niezwykle ważne na tym poziomie, to, że nasz poziom, ten powiedziałbym psychiczny, o którym wspominam, on dotyczy tej części przywiązania, przynależności. To jest, że rodzina jest w całości, chce być w całości. Jeśli w tym momencie jest w całości, wpada trauma, pach, zastyga cała rodzina. Tak jest w przypadku przeciążeń na przykład wojennych. Nagle pada bomba. Nagle wpadają Niemcy. Nagle trzeba uciekać. Nagle trzeba się kryć. Nagle, wiesz, cała rodzina, pach, musi się nagle zmobilizować, zacisnąć, zamknąć, skamienić. 6 lat. Straszne. Prawie 6 lat. Straszny szmat czasu. Tyle musi być zamrożony, zamarcie. Wpada i teraz... I teraz te doświadczenia, jak powiedziałem, to zamarcie zatrzymania są. A później spróbuj zmienić tej rodzinie, w tym układzie. Ciało jest, ten poziom fizyczny nie jest tak, że nie ma tej żywotności. Jeżeli żywotność jest, to wtedy jest większa odwaga do tego, żeby zmieniać układ przywiązania i nadać inny sens. Ten inny sens dotyczy odniesienia się do życia. Że my nie mamy wpływu na to, co było wcześniej. Nic nie zrobisz z tym, co było u dziadków. Ale skutki tego masz. Nie zmienisz dziadka, babci, nie zmienisz wojny, nie zmienisz układu, decyzji, cokolwiek. Z naszej perspektywy można powiedzieć, czasami jest dobrze oceniać. Dobrze, w sensie tak, łatwo nam oceniać, może tak, łatwo nam oceniać. Ale jak się przyglądam temu, co się dzieje w traumie, żadna ocena nie pasuje do tego, co się dzieje z człowiekiem. I teraz ten poziom poziom duchowy, śladów miłości. Tak? Jak mówiłem, ślad to jest to, co pozostaje. I ten ślad, miłość jest największa, najważniejsza. Ona jest największa, ma wibracje. To znaczy, że jeżeli kochamy, czy dzieci kochają w nas, otoczenie, to mają największy poziom wibracji z tym i powoduje, że neutralizujesz także inne rzeczy. Możesz neutralizować. Dlatego w momencie, kiedy mówimy, ja mówię coś takiego, jak jest ruch miłości życia, tak? Że jest ruch, wszystko się porusza, wszystko, co żyje, się rusza. Oddech jest tym, co dzięki temu jest możliwe, że się wszystko rusza.
ruch w tym momencie się pojawia, ruch właśnie miłości. Te spotkania jeden z drugim, jednego i drugiego człowieka. To chęć pomagania drugiemu, tak? Ta chęć wzięcia na siebie. To jest ten ruch, który w życiu jest cały czas obecny. Nie wiesz, kiedy kogo spotkasz, w którym momencie. Nigdy bym nie przypuszczał, że o tej godzinie, w tym czasie spotkam was. Żeby się taki skład osób na wykładzie. Ani by mi do głowy nie przyszło, że tak się może to zdarzyć. I teraz, jeżeli mi to do głowy nie przyszło, to znaczy, że w tym czasie, w tym momencie ten ruch właśnie tak się wyraża. Takim coś te równocześnie do czegoś zaprasza. Można powiedzieć, że natomiast to, że ja prowadzę, wyście mnie też nigdy nie znali, niektórzy. W związku z tym nigdy nie słyszeli, to też tym samym jest jakaś wewnętrzna odpowiedź. Coś do mnie dociera. Ten ruch przychodzi także do mnie, także w tych treściach. On jest, z każdej strony może to się dziać. I jeżeli mówimy o tym śladzie, ślad pozostaje, to następny jest sens tego, co jest. Nie, pytamy się, jaki sens było dla tych ludzi, jaki sens to było dla mnie. Z tej perspektywy jest nieco inaczej. Tak? Gdyby to się nie wydarzyło, ktoś mówi, to dzisiaj nie mógłbym tego czy tego robić. To jest ten sen. Tamtego wydarzenia wpływa na mnie. Kiedyś ktoś mi powiedział, że on by nie był lekarzem pewnie i nie zajmował się dziećmi. Tak. Gdyby w jego rodzinie wcześniej, i to były dzieci chore na nowotwory, nie zajmowałabym się nigdy tym, gdyby w mojej rodzinie było tyle nowotworów. Ta miłość do życia, która pojawiła się na bazie tych doświadczeń, ratowania życia, właśnie pojawia się ze względu na tamte. To jest sens tego, co robię. Może taki sens nadać tej pracy. To jest to, co ślad dziecko, czyli ta kobieta, kiedy była dzieckiem, widziała to wszystko, doświadczała tego. Jej miłość była przy tym. Ten ślad pozostał. I tym samym ślad był, a równocześnie im więcej miała lat, tym bardziej myślała o tym, żeby coś robić. Na przykład ratować inne dzieci. To dzięki temu pojawił się sens tego, co robię dzisiaj. I to jest piękne. Cokolwiek się dzieje, jest dla twojego wzrostu. To jest ten spojrzenie z tej perspektywy duchowości. Oczywiście, łatwo to powiedzieć, jak są dobre rzeczy. A jak dostajesz w kość, to już mówisz, nie, to nie dla mnie. Mój wzrost nie będzie. Ja już mam dosyć. Ja już się dość narosłem. Teraz potrzebuję trochę w drugą stronę. Tak? Nie jest to możliwe. I to, co najbardziej przeszkadza w tym, to jest nasze ego. Że my znamy prawdę, lepiej wiemy. Faktycznie, zawsze jest to pytanie, ja wiem. Nie pytanie, tylko stwierdzenie, ja wiem. Albo, jaki to ma sens, co mnie spotyka. Tak? Ale cokolwiek jest dla naszego wzrostu. Znaczy, znowu widzimy to po jakimś czasie. Tak? Zawsze mnie to ciekawi i interesuje, bo ten wzrost jest zawsze w jakimś określonym kierunku, tak? W twoim wewnętrznym. Tak? Pytanie jest, co jest dobre dla mnie? Tak? Bo trudno powiedzieć, co jest dobre dla ciebie. Posłuchaj, dokąd się twoja wewnętrzna droga prowadzi, to będziesz wiedział, co dla ciebie jest dobre. Tak? Będziesz równocześnie czuł to. Jeśli nawet popełnisz błąd, nic się nie stanie. Bo i tak, przez to, że popełniłeś błąd, za chwilę możesz go naprawić. Bo wyszedłeś na tą drogę. A jak siedzisz przed pokoju, patrzysz co się i zastanawiasz się, co się dzieje w dużym pokoju, nigdy nie wszedłeś do pokoju, to masz dobre teorie na ten temat, ale nigdy tego nie doświadczyłeś. Nie jesteś też, jakby nie widzisz tego, czy to ci daje wzrost, czy ci to nie daje wzrostu. Więc doświadczenie jest takie, które powoduje, że możesz wzrastać lub nie. Nie powoduje, tylko zobaczysz. I chciałem tylko podkreślić te trzy obszary mózgu, dlatego że to, co powiedziałem, poziom somatyczny, nie do końca to odpowiada temu, ale przynajmniej postaram się to zróżnicować. Poziom somatyczny, czyli jest ten cielesny, gdzie wszystkie nasze zapisy są w ciele, ale kiedy mówię o pniu mózgu, czy mózg gadzi tak zwany, to są wszystko, co dotyczy tych podstawowych funkcji naszego życia. I na tym poziomie, pień mózgu, tak? Czyli to, co jest związane z oddychaniem, równowaga chemiczna, tak samo
seksualność, tak samo jedzenie, spanie, picie, to wszystko jest jakby w tych takich podstawowych rzeczach. I na poziomie ciała my te funkcje chcemy zaspokajać. Niektórzy mówią, potrzeby nasze potrzebne są spełniane, potrzebujemy spełniać te podstawowe potrzeby. Nie jesz, wiesz, co się dzieje. Nie pijesz, wiesz, co się dzieje. Nie idziesz do ubikacji, też wiesz, tak? Jeżeli nie doświadczasz tych fizycznych różnych doznań, nie masz, tych podstawowych funkcji nie zaspokajasz, no to na tym podstawie czasami są zatrzymania. Na przykład ktoś mówi moczenie nocne, pach. Jest ten obszar. Na tym poziomie podstawowej funkcji jest zatrzymanie. Czyli mówimy o tym, że te wszystkie doświadczenia somatyczne, tak jakby chociażby jedzenie, spanie, wypróżnianie się, tak? Tak jak mówiłem, jedzenie, picie, to wszystko jest, to są potrzeby biologiczne, podstawowe i wypisane głęboko w ciele, w takim na poziomie podstawowym. Natomiast, i to jest dosyć znane, ale układ limbiczny to są te wszystkie relacje. Jak mówiłem, mózg gadzi, to są także odruchy, walki, ucieczki i stan zamarcia. Przy traumie to się dzieje. Ale układ limbiczny to już jest inna. To jest ta, że tak powiem, wyższa część mózgu w pewnym sensie. Dotyczy naszego mapa relacji z otoczeniem. Chodzi o emocjonalne przywiązanie, tak? Percepcja, postrzeganie, tak? Rzeczywistości. My wchodzimy w relacje właśnie dzięki temu, że jesteśmy ssakami tak samo. Jesteśmy, częściowo mamy ten mózg gadzi, czyli trochę gada jest, ssaka. No i mówimy, ta kora przedczołowa, czyli ta część racjonalna taka, oczywiście, która niestety nie spisuje się czasami, tak? Mówi, planowanie, oczekiwanie, oczekuję, żeby ktoś postąpił tak samo jak ja. Oczywiście mam konstrukt w głowie, jeżeli nie postępujesz, to cię nie lubię, jeżeli robisz tak, jak sobie życzę, to cię lubię. Czyli ja to planuję tak, żebyś ty był dla mnie, ja cię podporządkuję. No, piękna część naszego kory mózgowej, ale niewiele się przydaje. Bo po pierwsze prowadzi do konfliktów, bo jeżeli ja będę oczekiwał od kogoś, za chwilę mam z głowy. Po prostu on nie spełni tych oczekiwań. I teraz, gdybyśmy przeszli do samej traumy. Tak. Bardzo często ludzie się wtedy budzą, jak jest trauma. Bo to jest coś, co ich energetyzuje. Tak? Przy tych zasobach, przy tych dobrych, przy tych miłościach, tak? To jest pięknie, fajnie się słucha, ale jak chcesz mieć trochę więcej energii, powiesz o traumie, o przeciążeniu, natychmiast się budzą, bo każdy potrzebuje się mocować trochę. Może przesadzam, ale mocowanie też przy czasami jakby towarzyszy. Chciałbym kilka takich prostych słów powiedzieć. Tak? Po pierwsze, jest to doświadczenie przeciążające, które powoduje, że organizm potrafi się obronić, nie potrafi się obronić, a więc się załamuje. Po prostu tego jest tak dużo, jak powiedziałem, między pokoleniami, jak to u nich występowało i to jest tak duże uderzenie, że wtedy nie jesteś w stanie się bronić. Czyli, że cię to zaciska, zamyka, jesteś w skurczu. Jeżeli jesteś w skurczu, to nie potrafisz powiedzieć nie. Tylko jesteś cały czas w niebezpieczeństwie. Jak powiedziałem, że jeżeli wcześniej te traumy występowały, to my na poziomie somatycznym normalnie niektórzy są pozaciskani. Bo ponieważ środowisko, w którym się rodzi, nie jest oderwane od tej traumy transgeneracji. Ono ma w jakimś tam procencie dalej obecną ją, tak? Ale istnieje. Po drugie, bo czasami pojawiają się objawy na poziomie fizycznym normalnie. Tak? Bóle brzucha, czasami mogą to być, jak powiedziałem, trudności z wypróżnianiem się, może tak samo być problem z biegunkami, może być problem z żołądkiem, z płucami. To są wszystkie pięć najważniejszych, teraz nie mówię o pięciu najważniejszych, ale płuca, serce, one mogą być osłabione, bo trauma osłabia wszystkie te organy nasze. Jeżeli ona osłabia nasze organy, to wprowadza także równocześnie zaburzenie emocjonalne. Na przykład niektórzy nie umieją wyrażać złości, smutku, radości, miłości, serdeczności, życzliwości. Tak samo dotyka tego, poznawczym. Przestajemy jakby rozumieć to, co się dzieje. Mamy luki w pamięci. Tak? Społecznym, trudno nawiązać kontakt z otoczeniem. I religijno-duchowym. Czasami człowiek, niektórzy mówią, przestaje wierzyć w to, co się stało. Mówimy tutaj o religijnym pierwiastku. Duchowy, że to, co się wydarzyło, miało sens. To jest duchowy, religijny. Wierzę w jakiś wyobrażonego Boga. Dlatego nie zgadzam się z tym, co się stało. Natomiast tutaj, duchowym, tak jest życie.
to współwystępuje. To jest bardzo trudne rozróżnić, tak? Jeżeli się było wychowany. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, że te traumy transgeneracyjne stawiały człowieka przed ogromnym wyzwaniem. Ogromnym. I to, co jakoś wcześniej też wspominałem, pozwolę sobie kilka rzeczy jeszcze dopowiedzieć. Mianowicie, że jeżeli cośkolwiek spotkało wcześniejsze, to jest obecne. To jest pierwsza rzecz, że nie wiadomo jaki procent tego doświadczenia wcześniejszego, ale ono jest obecne. Jak powiedziałem o tych lękach, że jak dochodzi do lęku, gdzie czasami, jeżeli to jest transgeneracyjne, to dalej to może być obecne. Nie wiadomo w ilu procentach, ale jest. Kolejna rzecz, to jest mocno zakorzenione w ciele. Kolejna rzecz na poziomie emocji. Kolejna na poziomie społecznym, poznawczym i religijno-duchowym. To jest obecne. To jest tak samo widoczne. Tak? W moich obserwacji, doświadczeniach to samo wypływa, wychodzi. Rozmawiam z kimś. Jedną z form pracy jest praca z częściami siebie. Inna jest ustawienie czasami części tego systemu. Jeszcze inna jest psychodrama. To są metody, których możesz posługiwać się pracując tak samo z tym transgeneracyjnym doświadczeniem. Jak powiedziałem, że nie mamy wpływu na dziadka, nie mamy wpływu na babcię, nie mamy wpływu na te poprzednie pokolenia, ale mamy wpływ na swój stosunek do tego, co się wydarzyło. Mój stosunek to znaczy, mogę to akceptować, co się wydarzyło, to znaczy, że to się wydarzyło, że to jest dobu nieuniknione. Mówimy o tej informacji, że my możemy ustosunkować się do tej informacji. Mogę pozwolić, żeby to zostało też objęte troską, co się wydarzyło. Mogę nie zapominać o tych ludziach, którzy przynależymy do całej rodziny. Tak? I to, co jest jako bardzo jakoś tak niezwykle ważne, ślady miłości, transformacja energetyczno-informacyjna. To, co mówiłem o ruchu miłości życia. Chciałem powiedzieć, że gdybyś popatrzył na swoje wewnętrzne dziecko, ten, które kocha, na przykład patrzysz tutaj, to dziecko tu jest i patrzy, że ma członków rodziny i patrzy, że darzy ich miłością, to dziecko nie może ze względu na tą część mózgu, czyli saku i przywiązania, nie może zapomnieć o żadnym członku. Chce po prostu, żeby ci członkowie byli obecni. To jest nieuniknione. Tak? Natomiast jeżeli ktoś wyklucza, mówi, źle się zachowuje, należy go odrzucić, to tym samym to stwierdzenie, życie jest takie, jakie jest, przestaje istnieć. To znaczy, my mamy jakiś pomysł, kto powinien należeć do grupy, a kto nie. Kto do rodziny, a kto nie. Czyli jeśli on był przestępcą, należy go wyrzucić. Ale to jest myślenie w kategorii rozstrzygania. To, że on został, nie wiadomo z jakiego powodu został. Nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Ale jedno jest pewne, że jest członkiem naszej rodziny. Dlaczego miałbym go wyłączyć? Ja się nie muszę zgadzać z jego poglądami. Nie muszę to robić. Ale miłość domaga się, żeby go zrobić dla niego miejsce. Nie jest powiedziane, że on ma być blisko mnie całkiem. Ale jest, że on jest członkiem rodziny. Ja go nie wyłączę. Mówi, wstydzę się, bo mam ojca czy matkę schizofreniczkę. No pewnie, jakby pomyślisz o tym, że ktoś cię oceni, to tak. Ale jak pomyślisz, że z kategorii życia ty sobie nie wybrałeś ojca ani matki, że oni są schizofrenikami, więc to, co pozostaje ci, to przyjąć, że oni są. Ale żeby żyć pod jednym dachem, to jest rzeczywiście problem. Ale to już jest jak funkcjonować. A co innego jest jak przyjąć. To są dwie różnice, dwie różne sprawy. Funkcjonowanie, a przyjęcie, że oni są. Tak? I teraz, to jest, mówiłem o tym ruchu miłości życia i także tym, że kiedy popatrzysz na to dziecko, dziecko nie wyłącza nikogo. Każdy. Zawsze mi się to podoba, jak patrzę na dziecko wewnętrzne klienta. I patrz. Tu się opowiada za ojcem, a pod spodem kocha matkę. Tu się opowiada za matką, a pod spodem kocha ojca. I jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby osoba nie kochała matki ojca. Nie ma takiej opcji. Ja go nienawidzę i tak dalej. Okej. To go nienawidzisz. Że jesteś pewny, że go tylko nienawidzisz. Tak, koniec.
Oczywiście. Pozwalamy, żeby tą nienawiść trochę wypuścił, trochę zeszło mu tej energii wściekłości, złości, a później kocha go, tego ojca czy matkę. No i to jest naturalne, tak? Nie ma możliwości, żeby go nie kochał. Z krwi i kości jest. To jest to piękno tego doświadczenia, że mamy tą zdolność kochania. Ono istnieje, tak? Nawet najtrudniejszych rzeczy. I to jest możliwość, ta przemiana taka istnieje. To jest dostrzeżenie z poziomu swojej esencji, że wszystko jest takie, jak jest. Inne spojrzenie na to samo, co się wydarzyło. To jest to spojrzenie, że to też jest objęte miłością. To jest podtrzymywane przy życiu. Na przykład ten przestępca był podtrzymywany przy życiu. Ten, co kradł, był podtrzymywany przy życiu. Ten alkoholik był podtrzymywany przy życiu. Przez 30 lat życie go podtrzymywało. Tam, gdzie życie przez ludzi, nie? Dawali mu pomimo. Tak? Ale jakby nie patrząc, jest podtrzymywany. Więc ja go też mogę objąć miłością, ale nie muszę się zgadzać z jego zachowaniami. Ja mogę inaczej wybrać. Mam wybór, ale nie muszę. Ale to, co jest, to ja go przyjmuję, że on jest w tej przestrzeni. Życie jest. Ja nie muszę jakoś serdecznie kontaktu zawsze z nim nawiązywać, ale on jest, ja go obejmuję. Uszanowanie swojej sprawczości, to znaczy, że to powiedziałem, wybór należy do sprawczości. Ja dokonuję wyboru. Czy taką opcję przyjmuję, czy taką. Czy na przykład wyłączę ich tak jak moi rodzice, albo dziadek, albo babcia, albo społeczeństwo, czy też nie. Kierowanie energii w stronę przemiany, że wszystko jest takie, jakie jest, pozycja obecności. Że wszystko jest takie, jakie jest. Przemiany. Jeżeli ja z tej pozycji obecności, wszystko jest takie, jakie jest. Na przykład wy tu siedzicie, ja tu stoję. Czy pomieszczenie wam powie, zmieńcie miejsca? Nie. Można powiedzieć, w pewnym sensie jest to cicha obecność. Ale ja bym mógł powiedzieć, mi to przeszkadza. Bo nie siedzicie w tym miejscu, co sobie wymyśliłem. Nie ma nic wspólnego z obecnością, tylko z organizacją przestrzeni, tak? Im lepiej. I z punktu widzenia obecności, z punktu widzenia miłości życia, życie cię nie zmienia. Życie ci wychodzi naprzeciw. Ty możesz w tej przestrzeni, w tym życiu inaczej się odnieść do tego samego, co jest. I to jest kwestia bycia zaproszonym do głębokiego, osobistego rozwoju. Na poziomie somatycznym, psychicznym i duchowym. Ale chciałem się z wami podzielić. Jest teraz czas na to, żeby trochę porozmawiać też na temat te, które was być może interesują, może macie jakieś pytania do tego. Wiadomo, ja sobie coś tam przygotowałem. Podzieliłem się z wami, jak myślę na różne tematy. Natomiast wy możecie mieć swoje niektóre pytania, spostrzeżenia. Teraz jest taki czas, zwykle jest około godziny, godzina z drobnymi. Właśnie się widzę, że dokładnie jest godzina i 2 minuty. Więc teraz jest taka przestrzeń, żeby trochę odpowiedzieć na pytanie. Jeśli są. Zazwyczaj jest las rąk. Czy to było zrozumiałe w miarę? Pani chciała coś zapytać? Tak. A, zrozumiałe, okej. Okay. Nie jest to proste. W moim też takim spojrzeniu, żeby to dokładnie przedstawić. Dlatego, że każdy z was ma inne też widzenie tam z generacji albo myśli na temat swojej rodziny, pochodzenia, tak? Doświadczeń, tak? Też kategorii moralnych, tak? Poglądów, tak? Przekonań. Tak? Wszystko jest, u każdego może być inaczej. Natomiast to, co mi towarzyszyło, to gdybyśmy mieli tak naprawdę pójść po temacie konkretnym, na przykład trauma, o ile tam tego jest, doświadczeń, system nerwowy, ciało, psychika, uczucia, przekonania, co się w tym wszystkim dzieje, no to jest nieprawdopodobne, jeżeli przebywamy z takim członkiem rodziny, który był traumatyzowany, że nie mamy do niego dostępu, to bardzo to jest trudne. Tam
Ja zapytam. Chciałam zapytać o pamięć. Dlaczego niektóre osoby na przykład bardzo mało pamiętają ze swojego życia? Ale Mają z dużo tych dzieciństwa, dróg czy? z dzieciństwa. Widocznie było to dla nich tak trudne, że nie byli w stanie, bo jednym ze sposobów radzenia sobie z przeciążeniem jest wyłączenie, żeby tego nie pamiętać, bo to jest zbyt trudne. Ja mam ten problem. Przeniesienie do... Pracowałam, ale po prostu bardzo mnie to interesuje, no bo bardzo często jest tak, że ludzie mi dużo opowiadają, dużo mają wspomnień, a ja się czuję źle, bo nie mam tych wspomnień, tak? Nie mam wspomnień z dzieciństwa, z tego najmłodszego, nie mam później, powiedzmy, ze szkoły podstawowej, nie mam ze szkoły średniej. Ludzie mnie spotykają, ja ich widzę, wiem, że gdzieś tam mnie pewno znali, a nawet do tego stopnia mam problem z pamięcią, że nie pamiętam, jak ma ktoś na imię, skąd go znam, jakie wydarzenia po prostu mnie z tą osobą łączą. No jest to dla mnie duży problem. Różnie to jest. Wiele z powodu powiedziałem, że jest, jak dzieciństwo jest przeciążenie, no to się to odłączy. Drugi poziom jest też taki na poziomie pobudzenia, zwykłego pobudzenia nerwowego. Ludzie, którzy są nerwowi, ciągle są gdzieś w jakimś miejscu. To myślą o tym, o tym, o tym, o tym, o tym. I ktoś do niego mówi na przykład, jak ma na imię, a to już nie pamięta, tylko przeleciał 3 razy dalej. I wtedy to jest też temat związany z pobudzeniem. Czyli jest za duże pobudzenie, tak? Ale to pobudzenie powstało najczęściej w wyniku, czy jest wynikiem, czy skutkiem tych wcześniejszych doświadczeń przeciążających, tak? Więc są tak zwane dzieciaki jak torpeda. Mówi nas pobudliwy, ADHD. Wszędzie ich pełno. I one mają problem ze skupieniem uwagi. Oni wiele pamiętają, bo są ciągle w pobudzeniu. One muszą ciągle coś robić. One robią, ale nie pamiętają. A takie dzieci, które nie są pobudzone, nie ma ich wszędzie pełno, a są... Jest coś takiego, że te dzieci chcą tak jakby, żeby ich nikt nie widział. Dzieci takie chcą być, żeby było niewidziane, żeby nikt nie widział, nikt nie słyszał. I co, mówisz o takich, które nie pamiętają? Tak. No też, bo to jest przeciążenie. Może być przeciążenie, jak nikt nie widzi, one są w kącie, nikt nie widzi, nie słyszy, to one też siebie ani nie widzą, ani nie słyszą. Ale to jest wtedy stosunek do siebie, tak? To jest możliwe, taka możliwość istnieje. Zapytam jeszcze, a jeśli jest coś takiego, że na przykład chcę słuchać syna, tak? Jednego, drugiego, a oni wciąż powtarzają, mamo, dlaczego ty mnie nie słuchasz? Ja do ciebie mówię, patrzę na ciebie, ty potakujesz głową, a za chwilę zapytam i ty nie wiesz w ogóle, co do ciebie mówiłam. I ten sam problem był u mojej matki. Ja do mamy swojej mówiłam, chciałam, żeby mi odpowiedziała na jakiś tam temat albo coś zrobiła, a też właśnie cały czas wnosiłam wrażenie, że ta moja mama mnie w ogóle nie słucha i nie wydawało mi się, żeby robiła to po prostu, że mnie olewa za przeproszeniem, tylko miała jakiś taki problem wewnętrzny. Tu jest takie zdanie, naśladowanie tego, co w rodzinie. I może być też tak, że na przykład mojej mamy nie słuchała babcia? Tego nie wiem, czy tak było, ty wiesz, czy było, wiesz, jest możliwe. No. Jest możliwe. Znaczy, mówimy o tak zwanych wzorcach powtarzających się, tak? Wzorcach powtarzających. Dla dziecka jest to przeciążenie, jeśli ciągle nie jest słuchane. Czy to znaczy ciągle nie jest słuchane? W przekonaniu dziecka, dziecko nie jest słuchane. Bo podstawą dziecka jest mieć więź. Ale dziecko, jak mama jest pobudzona, ona nie ma więzi. Czy ma, przepraszam, nie, że nie ma. Czyli może nie wejść w więź, bo jest pobudzenie jest tak duże, że myśli o sobie, myśli o tym, co ma do zrobienia, jakie zachowania. A dziecko przychodzi, chce się przytulić, ale myśli o czym innym, już go nie ma. I wtedy dziecko ma poczucie, aha, mama zajęta, odchodzi, brakuje więzi. I później jak kolega do niego podchodzi, to już go nie ma. Naśladowany. No cóż. I jak mówi, jabłko daleko od jabłoni nie odpada, tak? To są tego typu zjawiska. I to jest normalne. To ja bym powiedział, jakby człowiek się miał za to oceniać, to bym powiedział, że znalazłby tysiące różnych sytuacji, w których mógłby się ocenić, jaki jest do kitu. I to jest ta złość na siebie. Dziecięca. Dziecko siebie karze za to, że nie udało się mamie pomóc albo nawiązać kontakt z mamą. A dzisiaj to samo robi względem siebie, jako dorosły. Mówi regularnie siebie tak, chłosta. Prawdzie rodziców już nie ma, tej sytuacji nie ma,
ale czemu nie, od czasu do czasu można się stymulować. Z tego wyjść. Właśnie czemu można z tym pracować? To przy co się tam powinno. Pierwsze, trzeba zmniejszyć pobudzenie. Mnie chodzi o to, że ja podzielam zachowanie mojej mamy. No tak. Była bardzo surowa, była bardzo taka kobieta apolityczna wobec mojego ojca i jestem taka sama wśród małżeństwo moje się skończyło, z przyjacielem zerwałam i właśnie rodzina, jestem królowa. Coś z mojej matki, a nie umiem po prostu tego przerwać. Jeden ze sposobów jest po pierwsze zredukować na poziom napięcia. No bo poziom napięcia jest taki, że człowiek jest ciągle w mobilizacji. Opada napięcie. To już w jakichś okolicznościach terapeutycznych się robi. Przy pracy z ciałem to najszybciej się robi. Przynajmniej z tego, co ja. Nie? To jest pierwsza rzecz, czyli redukujemy napięcie. Druga rzecz, która za tym idzie, kiedy mamy zredukowane napięcie, czujemy, że mamy więcej życzliwości i czujemy się bardziej życzliwie traktowani. Ja mówię teraz o pewnym terapii, tak, w tym momencie, o sposobie, tak, bo to w warunkach, samym ze sobą to jest trudno zrobić. To się w relacji robi. Później, jak dochodzi do zredukowania napięcia, jest więcej życzliwości, to nagle budzi się inne spojrzenie na tą samą sytuację. To, co powiedziałem. Mamy coś takiego, żeby zbudować inne spojrzenie na ten temat. Inne spojrzenie na to samo, co się wydarzy. Możemy to zrobić, bo przez to, że redukujemy napięcie, bardziej czuję, że jestem tutaj, dzisiaj. Nie mam je w przeszłości. Pobudzenie to jest to, co miałem wcześniej. Więc ląduję w przeszłości. Pobudzenie powstało kiedyś i kontynuowane jest do dzisiaj. Redukujemy napięcie. Pach, spokojnie. Boże, co ja teraz robię? Spokojnie jestem. No, chyba wariuję. Żadnego kontaktu nie nawiążę, tak? Wszystkie schematy poszły się. I teraz z tej innej perspektywy nagle patrzę. Boże, moja mama była sama, jej było ciężko. Ona nie była w stanie nic zrobić. Ale ja ją nadal kocham. Ona jest dla mnie ważna. I nagle coś się w tej osobie uspokaja. Bo jak z tego pobudzenia to było jedno. Odsuń się. Czyli jak powiedziałem, ten mózg gadzi, walki. To jest odsuń się. Zaatakować, tak, uciec, tak, lub trupa udać. I nagle okazuje się, że ją kocham. I to jest mój obiekt wewnętrzny. Żywej mamy już nie ma na przykład. Ale ja mam pamięć o niej. Ja ją pamiętam z takiego momentu trudniejszego, głównie jak człowiek jest pobudzony. A jak jest uspokojony, to płynie miłość. Ta miłość, która zawsze była. I wtedy pozostaje więź. Nie szkodzi. Ja bym powiedział, to cudnie, że pani pozwala sobie na to. To jest, jak powiedziałem o tym poziomie psychicznym, emocjonalnym, to jest też. Puszczamy napięcie emocjonalne, też puszczamy te, które nas wiązały. I jest więcej łagodności. Dziękuję za odsłonięcie swoich bez. 7 lat nie mogłem się opanować, jak ktoś mówi o mojej matce, to... Tak. Tu mamy wykład, nie mamy jakby głębszych prac. Ja bym miała pytanie dotyczące tej kwestii pomocy rodzicom. Że do momentu, jak oni sami sobie nie pomogą, tak, to dziecko chce im pomagać. No i co w momencie, jeżeli oni sami sobie nie pomogą? To dziecko do końca życia ma tą potrzebę pomocy i... Może mieć. To znaczy, że nikt temu dziecku nie powiedział do tej pory, żeby skończyło pomagać. Że to jest niewykonalne. Że to się nie może udać. W sensie w taki sam sposób, jaki to było wtedy. Czyli to dziecko 15 lat, załóżmy wstecz, czy 20, patrzyło na swoich rodziców i chciało pomóc. Kochało i chciało pomóc. Ale ci rodzice nie reagowali. Więc dziecko następną technikę. Rodzice nie reagowali. Następną technikę, nie reagowali. To jest ta miłość do rodziców. Dziecięca. I teraz my jako dzisiaj z tej perspektywy patrzymy, że to dziecko jest nadal przywiązane. Ono jest jakby zaczarowane w tamtym miejscu. Nikt mu nie powiedział, obudź się już. Już się skończyło. Naprawdę? Niemożliwe. Nikt mu tego nie powiedział.
I wtedy ty pozostajesz, znaczy ty możesz to uczynić, mówi do swojego dziecka: kochanie, to się już skończyło, tego już nie ma. Dziecko, ale mi to mama nie powiedziała. Wymyśli co innego. Tata, jak mnie zwolni, to wtedy będzie ok. Nigdy tego nie zrobię. I wtedy wiesz, że stoisz wobec faktu własnego przywiązania. I można powiedzieć inaczej, to się nazywa uzależnienie od tej sytuacji. Że koniecznie muszę to zrobić. To się nie udało i nie uda. Jeżeli przez 30 lat to się nie udało, 20 lat się to nie udało, to jaką mam gwarancję, że to się uda, skoro tamten nic z tym nie robi? Iluzja polega na tym, ochraniająca, że to się uda. To jest iluzja ochraniająca. A rzeczywistość jest taka, że 30 lat się nie udało, teraz też się nie uda. Ale zdecydować się na to oznacza być samotnym. Nie osamotnionym, ale samotnym. Bo kiedy z tego zrezygnuję, w tym wzorcu już nie będę przynależał do rodzica. Spojrzenie na to samo, co się wydarzyło. Inaczej. Inne spojrzenie. Z tej perspektywy, że życie jest tak, jak jest. Nie wybierałem sobie rodziców w tej sytuacji. I mogę patrzeć na to swoje dziecko i obudzić go. Bo nikt mu nie powiedział, że to się skończyło. Normalnie tata powiedział, mama powiedziała, koniec. Nie zajmuj się nami, nie udać się. Musimy sobie sami poradzić. A mama, no brzmi, wpada w depresję. I oczywiście ma jakieś jeszcze trudności emocjonalne w tym. Ojciec wściekły, zły, bo nie wie, co ma zrobić. Tak? Bo widzi jej bezradną. Nie podniesie i nic nie zrobi. I akcja jest cała. Nie? I dziecko mówi, a może ja pomogę? Też nic się nie da. I nigdy nie dostało informacji, że to się nie wydarzy. A co jeżeli na przykład próbuje się od tego odciąć, tak, od pomocy rodzicom, a rodzice tego nie akceptują? Różnica jest taka, że ja w ogóle nie wspomniałem o odcięciu. Ja wspomniałem, że trzeba temu dziecku wewnętrznemu trochę go przekonać i pomóc mu odwiązać się od tego. Odciąć się w moim rozumieniu nie da, ponieważ rodzice zawsze będą. Możesz odciąć wydarzeń, sytuację daną, że nie będziesz w niej uczestniczyć, ale z rodzicami nadal będziesz, bo to jest więź biologiczna, psychologiczna i duchowa. Więc całe rozprawianie się to jest z naszym wewnętrznym, kochanym dzieckiem. To dziecko kocha. I potrzebujemy widzieć te ślady miłości do tego rodzica. Te ślady, my je mamy. One zawsze są, nieczęsto są powiązane z ofiarą. Ja się poświęcę. Oczywiście nikt tego nie wymaga, ale dziecko sobie wymyśli. I jak złoży siebie w ofierze, to myśli, że może przekupi Pana Boga. Ale złożyło się w ofierze i nic. Czasami zdarzają się cuda, ale ja nie jestem na tyle kompetentny, żeby o tym mówić. Ja uważam, że należy temu cudowi pomóc. Czyli, że ty masz swój udział w tym, a czy jeśli się zdarzy coś więcej, to pięknie. Okej.